Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do was z krzyżóweczką, Boże, z megaliniami, z numerkiem 12. Jest to zdrapeczka Ingrid, mojej widzki, która chciała, żebym ją wydrapała na kanale. Więc wszystko to tutaj wydrapię, wraca z powrotem do Ingi. Także trzymamy mocno za ciebie kciuki, oczywiście ogromne serducha. Bardzo dziękuję za możliwość zdrapania dla ciebie zdrapeczki na moim kanale i serdecznie cię pozdrawiam. Dodatkowo, jak wiecie, wszystko mi przypadło, więc wypisywałam jeszcze raz karteczki a propos tego pudełka, bo oczywiście odcinek miałam nagrany do wrzucenia. Nie mam nic, powiem wam, że w tym miesiącu zaraz jadę w sumie na targi książek do Poznania i stwierdziłam, że wleci ten odcinek, wlecą te pakiety losów waszych z zabawy, z konkursu i kurczę, więcej odcinków nie będę nagrywała, no bo wiecie, ja miałam odcinki już przygotowane do praktycznie do samego końca. Tutaj błąd mi się zrobił, bardzo przepraszam. I jestem strasznie, strasznie w plecy. Powiem wam, że naprawdę dużo pieniążków, jeżeli chodzi o te odcinki, dlatego w tym miesiącu muszę przystopować. Tym bardziej tylko tak przypominam, że no jeszcze nie byłoby tak ciężko z tym, jakbym gdzieś robiła. A na razie jestem człowiekiem bezrobotnym, więc no nie uśmiecha mi się znów nagrywać kilkanaście odcinków. Dobra. O. Także marzec będzie taki skromniusieńki w odcinkach, a w kwietniu już będę mieć nowy budżet odcinkowy, to już zupełnie co innego będzie. Będą wlatywać odcinki. Mam nadzieję, że jak trochę będzie mnie mniej, to nikt nie będzie uciekał, bo kurczę, piękny czas. Mam 3,5 tysiąca subów. Tak malusieńko brakuje do tych 4 tysięcy. Może tak, będę po 2, abym tylko nikogo nie chlasnęła. Wiecie, i to takie moje małe szczęście jest, no nie oszukujmy się. Taki powód do dumy, że was tylu tutaj mam. Nie, to jest jedna karteczka. Też nie chcę, żeby ten odcinek za długo trwał, więc po prostu po losowaniu zastopuję. Zacznę tam drapać jeden symbol, powiedzmy. Dwa, żeby te wycinanie móc bardzo przyspieszyć, żebyście też mi tutaj wszyscy nie pousypiali. No bo te pudełko by się przydało już wysłać. Ja naprawdę nie mam gdzie go trzymać. O, dobra, od razu tu będę was ciachać. Tam widziałam, że niektóre osoby podwójnie poddawały. Jak się to nazywa? Komentarze. Tak wypisywałam i tak coś mi mignęło, mówię, chyba było. Ale wiecie, mogłam się pomylić, sprawdzam, było. Dobra. Mam was wszystkich wyciętych, wszystkie osoby, to tu nie ma nic, wszystkie osoby, które napisały serduszka w komentarzu, oczywiście, 5 minut wycinania, masakra, pomiąchamy to, wybierzemy jedną osóbkę, żeby też nie przedłużać za bardzo. Nie podglądam, nie patrzę. Mam kogoś. Jedna karteczka. Jedna. I wygrywa Joanna Perchlicka. Ja no, nawet nie wiem, jak ja piszę. 4905. O. Nie umiem pisać, nie umiem się rozczytać. Perchlida. Perchlicka. Nie wiem, co tu napisałam. Przepraszam bardzo.
Także Joasiu, zgłoś się proszę do mnie na maila, podaj swój adres do wysyłki. Jeżeli jest taka możliwość, byłoby super oczywiście, jakby to mogła być wysyłka paczkomatem, także daj mi znać, jak nie to po prostu przez pocztę i ja to ogarnę, żeby to wysłać. Także gratuluję, wszystkie inne losy mamy tutaj pomiąchane. No widzieliście zresztą, że wycinałam, także gratuluję. Dobra, jedno mam za sobą, teraz sobie drapniemy to, trzymamy za Ingrid mocno kciuki, żeby to jak najwięcej wpadło, bo wszystko co wydrapiemy wraca na konto mojej Wicki. Zaczynamy sobie żółwiem, może nie będę tego przyspieszać, czy ktoś ma cierpliwość, może tylko trochę przyspieszę, no nie wiem. Właśnie w wiadomości dostałam, że 12, no jak nie będzie 12, ewentualnie 11. No i zachodzę do pani i mówię, dzień dobry, szukam megalinii z numerkiem 12, a jak nie będzie, to z 11, ale wolałabym 12. A pani mówi, że ma wszystkie numerki, bo dopiero paczka otworzyła, no i którą wybieram. No to wybrałam tą 12, bo była pierwsza. Także była calusieńka paczka, zobaczymy jak to tam. Czy ta 12 z tej całej paczki to jakaś szczęśliwa? Oby tak, trzymam mocno kciuki. No i co jeszcze Wam powiem? Jestem zła jak jasny gwint, bo właśnie w tej chwili, w której nagrywam ten odcinek, nie wiem co się znowu pokićkało z moim telefonem. Wylogowało mnie z Facebooka, z Messengera i najśmieszniejsze jest to, że po prostu nie mogę się zalogować. Wpisuję hasło, kręci się, kręci, nic się nie chce wykręcić. Jakby ze starymi telefonami nigdy nie miałam czegoś takiego, takiej sytuacji. I no i co? I teraz jak coś będę nagrywać, to jak nagram, od razu wszystko wrzucam. Nie będę już tak chomikować. Też mój błąd, bo mogłam po prostu wszystko powrzucać. Z internetem był problem. Nie dało się, kurczę, nic wrzucać. Aj tam. Pierścionek. Brakuje nam tylko rowerka, zobaczcie. Do linii. Okej. Okay. Foto mamy tutaj i tutaj. Dalej lody. Mamy to. Łódź. Dzwon. Ale dzwona nie widzę. Następnie mamy diament i wiśnie. O, jeszcze jest tutaj. Gwiazdę ominęłam. Dalej tęcza. Mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze widać. Naszyjnik. Dalej mamy moneta i arbuz. Ja się zawsze stresuję, jak ktoś ma nietypowe imię. Zresztą właśnie kochana, masz naprawdę piękne imię. Ale zawsze się stresuję, że coś źle wymówię. Wiecie, jak to jest. I właśnie chciałam wejść na Messengera, sprawdzić, czy Ines, czy Ingrid. No i patrzę, że nie mam tego Messengera i się zdenerwowałam. No ale weszłam sobie w przelewy i tam sprawdziłam. Ale zawsze taki stresik. Ja uwielbiam nietypowe imiona, naprawdę uwielbiam. To jest coś, co właśnie tak trochę wyróżnia człowieka, mega. I też się kiedyś śmiałam, że zawsze mówiłam, że chciałabym nazwać córkę Anastazję. Po prostu uwielbiam to imię. Ale jako książkara już mi się zdanie zmieniło. I teraz mi się podoba Aurora. Aurora albo Liliana, a syna bym nazwała Aleksander. Piękne imię. O, tego wariata nie strapałam. Dobra. Korona i piórko. Korona. Piórka nie widzę.
Dalej, dalej. Auto i liść. Autko jest. Arbuzik był. Arbuzik był. Autko. No, dwa symbole do końca. Co my tu mamy? Prezent i podkowa. Prezent, prezent, prezent. Tu prezent, tu i tu. Podkowa i podkowa. I w bonusie mamy lustro. Wychodzi na to, że jest pustak. Chyba, że coś pominęłam. Zobaczcie na całą paczkę nową. Wszystkie dostępne numerki. A akurat 12 pechowa. No, mamy tutaj różne kontrolne. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za zdrapeczkę, że mogłam ją zdrapać u siebie na kanale. Jest mi naprawdę przeogromnie miło. Mam też nadzieję, że nie zezłościsz się na mnie, że od razu zrobiłam losowanie. A propos tego pudełka, no bo kurczę, no to już dawno powinno wlecieć na kanał. Ja jestem tego świadoma. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Tak jak mówię, jadę do Poznania w piątek. Piątek, sobota, niedziela jestem w Poznaniu. I w poniedziałek już mogę iść spokojnie, jak wrócę, iść nagrać znowu, jak kupuję losy. I po prostu ruszyć z tymi losami, skończyć tak najszybciej i rozstrzygnąć, jak to tam wszystko wygląda. Bardzo wszystkim dziękuję za wyrozumiałość, wszystkim uczestnikom zabawy oczywiście. I przepraszam za zaistniałą sytuację, ale no powiem Wam, byłam załamana, serio. Już powiem Wam nie tyle tymi filmikami, gdzie, no fakt, no bo to jest troszeczkę jednak straty, jak wleciały 3 odcinki z 10, tak? 3 pakiety z 10, no to każdy pakiet 41 zł, był tam pakiet, który na cały pakiet za 41 wygranej było 0. Jeden pakiet był, dwa pakiety były tylko takie, które miały, w jednym było 50, a w drugim było, czekajcie, 52 na jeden pakiet wyszło, a w drugim było 46 bodajże, a reszta to były po prostu minusowe, więc to jest też strata, ale najbardziej mi jest szkoda, kurczę, tych wszystkich zdjęć, filmików, takich, wiecie, prywatnych, takich pamiątek, bo nie udało mi się ich odzyskać i smutno mi. No ale trudno, no będę się w końcu musiała nauczyć, że jak robię gdzieś zdjęcia, wyjeżdżam, wracam, to idę i to wywołuję. Wszystkim Wam bardzo, bardzo dziękuję za obecność. Życzę wszystkim miłego wieczorku. Tobie, kochana Ingrid, dziękuję za zdrapeczkę. Niestety nie udało nam się tutaj nic wydrapać w 12, a szkoda. Właśnie tak powiem Wam, jak się ucieszyłam, że usłyszałam, że jest cała paczka i wszystkie numerki są. A tutaj o, no, żegnam się z Wami cieplutko. Uciekam, miłego dnia, do następnego odcinka. Buziaki, pa, pa, pa.